Naszła mnie mega ochota na placki ziemniaczane. Dawno nie jadłam, więc robię sobie i ja lubię najbardziej jeść placki ziemniaczane po prostu z cukrem. I wiem, że dla niektórych to jest dziwne, ale to jest chyba też dosyć popularne. Nie wiem, możecie dać mi znać, jak wy jecie placki ziemniaczane i czy cukier na plackach ziemniaczanych jest dla was czymś dziwnym. Dzisiaj rano dostałam okres i nie czuję się najlepiej, więc byłam tylko na jednych zajęciach, na drugie nie poszłam, bo mam jeszcze do wykorzystania nieobecności i stwierdziłam, okej, w sumie w przyszłym tygodniu są ostatnie zajęcia, a ja jeszcze nie wykorzystałam nieobecności, więc czemu nie, po co mam się męczyć, skoro nie muszę, a to też nie są dla mnie jakieś tam najważniejsze zajęcia, tak naprawdę w ogóle nie są akurat ważne, dokładnie te, a to jest mój okresowy zestaw tym razem. Kocham te chipsy i kocham wafle ryżowe z czekoladą. Dzień dobry, już w piątek, kolejny tydzień, który mija mi tak szybko i mam wrażenie, że nic nie nagrywam. Ale też mówiłam na początku, że tak czasami będzie. Trwa już też czas zaliczeń, właśnie do jutra mam do wysłania dwie prace pisemne, do środy kolejną pracę pisemną, później w następny piątek za tydzień mam prezentację, a w kolejną środę za półtora tygodnia mam egzamin w sesji. To będzie mój jedyny egzamin w sesji, także bardzo chillowo w tym roku, ale no słyszałam, że często tak jest na studiach magisterskich, że po prostu tych zajęć ma się już mniej w ostatnim roku. Słyszałam, że nawet niektórzy w ostatnim semestrze magisterki już nie mają w ogóle zajęć. Ja akurat mam, ale do tych zajęć nie ma zbyt wiele. Także dzisiaj muszę wziąć się w garść, bo muszę właśnie wysłać te prace jutro. Także czas to zrobić. I właśnie dzisiaj wstałam o 7 rano, żeby poogarniać te wszystkie rzeczy. Właśnie przeczytać teksty na dzisiejsze zajęcia, pisać też te prace zaliczeniowe. No i też dzisiaj chciałam opublikować w końcu nowy tydzień za 70 zł, także też muszę to dokończyć. Także to będzie taki busy dzień. I dzisiaj, i jutro zresztą. Ale to dobrze. Po dwóch dniach leżenia w łóżku to jest okej. Okay. To jest wręcz przyjemność musieć coś zrobić. Dzisiaj na etykę badań naukowych mam do przeczytania dwa teksty na temat wynagrodzenia za udział w badaniu, także zabieram się do czytania. Ostatnio kombinuję trochę z wysokobiałkowymi przepisami wegańskimi, właśnie ze względu na mojego chłopaka, który ma dużo większe zapotrzebowanie na białko niż ja, a jednocześnie też nie jest w stanie jeść tak dużo objętościowo. I w tym tygodniu nagrywam odcinek właśnie o wysokobiałkowych wegańskich przepisach. To, co teraz będę robić, tego tam nie będzie. Ale też pewnie w momencie, w którym oglądacie tego vloga, tamten odcinek już pewnie jest dawno na kanale, także możecie sobie obczaić. Podlinkuję wam tutaj w prawym górnym rogu. A teraz robię takie smoothie proteinowe z masłem orzechowym i bananem i ryżową odżywką białkową. Także jeden banan, dwie czubate łyżki białka w proszku, dwa daktyle, taka naprawdę solidna łyżka masła orzechowego, trochę cynamonu i mleko roślinne. Ja mam akurat sojowo-owsiane. I takie smoothie ma ponad 30 gramów białka. Także myślę, że sporo. Wow. Oh, this is for your camera. No, I really like it. Amazing.
Część zadań na dzisiaj wykonana, jeszcze nie wszystko, ale spokojnie, dzień dopiero się zaczął. Jest już 12:30, muszę się ogarniać do wyjścia, idę na zajęcia, a po zajęciach będę dalej odhaczać rzeczy z listy rzeczy do zrobienia. Kolejny piątek spędzony do późnego wieczora w WeWorku. Przyszły do mnie dzisiaj dwie przesyłki. Jedna z nich to t-shirt, który kupiłam na Vinted i jest taki bardzo basicowy, oversize, z takim wyższym kołnierzem. Nie wiem, jak się mówi po polsku. Jest taki bardzo prosty, ale jest totalnie w moim stylu. Tak. I coś takiego mega chciałam. Uwielbiam właśnie takie półgolfy tego typu. Dekolt. To jest to słowo. Dekolt. I przyszły też do mnie moje ulubione batony. Okej. Okay. Czas do spania. Jutro sobota, ale będzie to dosyć aktywna sobota, bo mam do zdania dwie prace pisemne, także jedna już jest skończona, druga jeszcze nie jest zaczęta, także będę robiła to. Okej, okay, dobranoc! Dzisiaj ciąg dalszy busy weekendu, mam takie śniadanko trochę nietypowe, hummus z warzywkami i chlebem, pewnie jeszcze zjem więcej chleba i więcej warzywek i po prostu więcej. Nie jest źle, myślę, że jakaś godzinka i skończę moją pracę zaliczeniową. Idziemy na tango. Naszą czwartą lekcję. It's the fourth, right? Fourth lesson? Yes. Czwarta lekcja. Nowa tradycja, sobotnie wieczory na tango, a po tango falafel. Dzisiaj znowu na śniadanie talerz, hummus i warzywka, do tego jeszcze takie chipsy z soczewicy, które są przepyszne. Niedziela wieczór, dzisiaj w zasadzie przez prawie cały dzień kończyłam tydzień za 70 zł. Jak jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Sporo pracy w to włożyłam, także tak. Kupiłam ostatnio w Biedronce hiacynta i kocham je, one tak pięknie pachną, po prostu jeden z moich ulubionych zapachów. I jeszcze chciałam wam pokazać zupkę z soczewicy, którą dzisiaj zrobiłam i która wyszła naprawdę pysznie. Muszę sobie zapisać, jak ją zrobiłam, żeby nie zapomnieć, żebym mogła odtworzyć ten przepis, bo to był taki trochę eksperyment, ale na pewno bardzo udany eksperyment. Jest kilka minut po 22:00, ja już zrobiłam skincare i idę zaraz spać. Mam też takie wrażenie, że w ostatnim czasie, te ostatnie, nie wiem, 2-3 vlogi może nie były zbyt ciekawe i trochę mam wrażenie, jakbym właśnie zaniedbywała moje nagrywanie vlogów, ale jednak ciężko jest robić vlogi, kiedy mieszka się z drugą osobą, a nie jest się normalnie do tego przyzwyczajonym, bo tymczasowo właśnie mój partner u mnie przebywa. Tak, okej, okay, lecę spać. Dobranoc i do następnego vloga. Pa!